Sen, jedzenie, trening. Mówią, że aby stać się ekspertem w jakiejś dziedzinie, potrzeba spędzić nad tym 10 tysięcy godzin. Załóżmy, że poświęcamy na grę w koszykówkę 3,5 godziny dziennie. Daje to w przybliżeniu 2857 dni codziennego treningu. Niemalże 8 lat, dzień w dzień, 3,5 godziny treningu. Rutyna. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze masa innych czynników. Umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy, łapania odpowiedniej techniki, jakość tego treningu, odpowiednie skupienie czy sposób, w jaki oddychamy. Do tego wszystkiego przecież wokół kręci się życie prywatne, na które też poświęcamy nasze codzienne zasoby energii, a przecież mogą wyskoczyć jakieś losowe sytuacje. Poważna kontuzja, czy zwykłe przeziębienie, cokolwiek. 8 lat codziennego treningu brzmi jak coś niewykonalnego. A jednak ktoś do ligi NBA się dostaje. I wcale nie jest łatwo. Aby dostać się do NBA, należy bardzo mocno pracować nad swoim warsztatem. Wokół najwybitniejszych graczy tego sportu krąży zresztą wiele imponujących historii, a nawet mitów na temat ich treningów. Pierwszy przypadek z brzegu? Kobe Bryant? Całkiem niedawno opowiedziałem wam co nieco na temat jego chorobliwej pasji do chodzenia na hale. Dziś opowiem wam o kilku innych takich przypadkach. Cześć, ja jestem Kip The Beat, to jest kanał o koszykówce. Zaczynajmy. Jimmy Butler. Gdy tylko rozpoczęły się pierwsze przedsezonowe treningi Miami Heat, nowego klubu Jimmy'ego Butlera, w sieć poszła pewna bardzo nośna informacja. Ciężko ocenić, czy był to dobry PR, głód gry, próba pokazania charakteru czy zmotywowania kolegów zespołu, ale hej, gdy spojrzymy na aktualne wyniki Miami Heat z początku tego sezonu, to efekt był raczej pozytywny. O co chodzi? Pierwszy trening obozu przygotowawczego rozpoczynał się o 10 rano. Co zrobił Jimmy? Zjawił się o 3:30 rano. Albo w nocy, zależy pod jakim kątem spojrzysz. Zainspirowało to kolegów z zespołu, w tym przede wszystkim Meyersa Leonarda czy Bama Adebayo, którzy zjawili się na hali natychmiast, by potrenować razem z Butlerem. Trener drużyny Eric Spoelstra krótko skomentował całą sytuację. Etyka pracy Jimmy'ego Butlera znajduje się na poziomie Hall of Fame. Takich historii jest więcej. Butler zdobył tytuł MIP, czyli nagrodę dla zawodnika, który poczynił największe postępy. Był to rok 2015 i pomimo faktu, że spędzał na boisku dokładnie tyle samo czasu, jego średnia punktów podskoczyła z 13 do 20 na mecz. Jak do tego doszło? Full focus. Jimmy Butler ulokował się ze swoimi kumplami w swoim własnym mieszkaniu i przez całe lato grał i trenował z nimi wspólnie. Chciałem być tak dobry w tę grę, że odebrałem sobie dostęp do telewizji, nie korzystałem z internetu. Za każdym razem, gdy nam się nudziło, szliśmy na salę. Jedliśmy, spaliśmy, szliśmy na salę. Chodziliśmy tam 3 razy dziennie, bo nie mieliśmy nic innego do roboty. Siedzieliśmy na kanapie, patrzyliśmy na siebie i pytaliśmy, co do cholery będziemy robić cały dzień. O Butlerze można opowiedzieć setki przeróżnych historii o jego reżimie treningowym. O tym, że potrafi wstawać codziennie o 3 lub 4 w nocy, nad ranem i skupić się na kolejnym dniu pełnym treningów. O tym, co wydarzyło się na sławnym treningu, gdy jeszcze grał dla Minnesota Timberwolves, przecież tam chłopaki prawie się pozabijali i to właśnie przez charakterek Jimmy'ego. Butler pracuje bardzo ciężko i co jak co, ale myślę, że każdy koszykarz powinien czerpać wzorce z jego podejścia do trenowania. I w tym momencie, zanim przejdziemy do kolejnych zawodników, myślę, że zaprezentuję wam coś, co was zainteresuje. O ile też ciężko pracujecie nad swoim warsztatem. Latem przyjechałem na basket camp do Wałcza, by osobiście zapoznać się z coachem Z i na własne oczy przekonać się, czy ten obóz faktycznie wygląda tak, jak jest promowany. Na mojej grupce pisaliście, że to najcięższy obóz w Polsce. Powiem wam tak, jeśli potrzebujecie dyscyplinarnego kopa, nieco ostrych słów na temat waszych niedokładności w warsztacie, jesteście zafiksowani na punkcie samodoskonalenia i chcecie powalczyć o angaż w klubie, żeby móc zawodowo uprawiać koszykówkę, no to myślę, że powinniście zainteresować się zimowymi turnusami basket campu.
sen, jedzenie, trening i tak w kółko. Tak to właśnie wygląda. Jeśli po takim całym dniu starczy wam sił, to wieczorem możecie jeszcze w nagrodę pograć w koszykówkę indywidualnie. Trenujecie wśród wybitnych ludzi. W końcu wszystko odbywa się w ośrodku olimpijskim, gdzie przyjeżdżają pracować najwybitniejsi polscy sportowcy. Obozowicze są także reprezentowani i rekomendowani przez trenera oraz licencjonowanego agenta FIBA do zawodowych lig koszykówki, o ile oczywiście zawodnicy prezentują odpowiednio wysoki poziom. Taki obóz to gwarancja rozwoju i szansa na wybicie się, nawet jeśli jesteś z małego miasta i słabego klubu. Wystarczy spróbować i oczywiście ciężko i świadomie trenować. 6 turnusów Basket Camp odbywają się w styczniu i lutym 2020 roku, to już za chwilę. Możesz zapisać się na nie na stronie www.basketcamp.pl. Link znajdziesz w opisie pod filmem. Przy okazji w przerwie świątecznej przed Sylwestrem odbywa się specjalna kilkudniowa konsultacja szkoleniowa. Jeśli brakuje wam koszykówki oraz treningów na zimę i wierzycie, że poradzicie sobie właśnie w takim środowisku, myślę, że warto spróbować. A teraz wróćmy do kolejnych niekonwencjonalnych treningów graczy NBA. Kyle Korver. Kyle Korver ma już 38 lat. To jego 17 sezon w lidze. To imponujące, jeśli weźmiemy pod uwagę, że z legendarnej już klasy draftu z 2003 roku w lidze pozostał już tylko on. On i LeBron James. Aby utrzymać się tak długo w formie, należy bardzo dokładnie zadbać o własne ciało. Ale nie tylko. Kyle Korver jest znany przede wszystkim ze swojego zabójczego rzutu za 3, który niejednokrotnie decydował o losach spotkań i w tym momencie nie mówimy już tylko o umiejętnościach stricte technicznych, ale przede wszystkim o głowie, o psychice, o powtarzalności. W roku 2013 Kyle Korver wszedł we współpracę z trenerem Markusem Elliotem i ten trener przedstawił mu koncept Misogi. To japoński rytuał oczyszczający, który wymaga także mierzenia się z ryzykiem oraz podejmowaniem decyzji mimo strachu. Kyle wytłumaczył to w taki sposób. Im jesteśmy starsi, tym rzadziej podejmujemy ryzyko. Myślimy mocno pudełkowo, jesteśmy bardziej ostrożni i podejmujemy decyzje na bazie strachu. Aby to zwalczyć, raz w roku musisz zrobić coś, czego nie jesteś pewny, że jesteś w stanie. To jest misogi. Nie mówię o maratonach, wielu ludzi to robi. Mówię na przykład o wdrapaniu się na szczyt najdalszej góry, jaką jesteś w stanie zobaczyć. W ten sposób w tamtym roku Kyle Korver wypłynął w głąb oceanu na desce z wiosłem w ręku. Paddleboarding na odległość 40 km. Przez pierwsze kilka godzin Kyle upadł kilka razy, tracił równowagę, wiosłował na kolanach, próbował przyzwyczaić się do takiego niekonwencjonalnego sposobu pokonywania wody. Gdy wypłynął na głębsze rejony, wokół niego zaczęły pływać delfiny. Były dosłownie wszędzie, zupełnie jak w filmie. Później doszło jednak do kolejnego spotkania, które było dość niebezpieczne. Wokół Korvera i ekipy zaczęła pływać ogromna 900-kilogramowa ryba mola. Niesamowita przygoda. No dobra, ale o co chodzi? Gdzie tu jest trening koszykówki? Kyle już śpieszy z tłumaczeniem. Nie było żadnego drzewa, kątu, miejsca, który wyglądałby jak cel. Nie znałem odległości. Musiałem podejść do tego mocno szczegółowo. Liczyło się tylko jedno uderzenie wiosłem. Skupiałem się tylko na tym, by idealnie wiosłować za każdym razem. Kąt wkładania wiosła do oceanu, w jaki sposób je wyciągnąć, jak długo ma to trwać, w jaki sposób mam używać nadgarstka. Wszystkie te drobne rzeczy. Próbowałem wykonywać to perfekcyjnie. Zajęło mi to 9 godzin. Moje ciało czuło się jak na kacu przez kolejne 2 tygodnie. Obóz treningowy się rozpoczął, a ja czułem się jakbym był w kiepskiej formie. Ale udało mi się wrócić do siebie i myślę, że stałem się bardziej dokładny w kwestii mojego rzutu. Mechanika, obrót ręki, uderzenie. To właśnie dało mi misogi. O czym była ta historia? O dążeniu do perfekcji przez różne, nawet niekonwencjonalne metody treningowe. Kyle Korver w tym sezonie, i był to sezon 2013-14, wrócił na pierwsze miejsce ligi w skuteczności za 3 punkty. Był też najskuteczniejszy według procentów true shooting. Pobił też rekord meczów z przynajmniej jedną trafioną trójką na koncie. Łącznie 127 spotkań z rzędu. Co prawda ten rekord 2 lata później się zdezaktualizował, no bo wiecie... Stephen Curry.
Stephen Curry ma swój zestaw wyjątkowych i wymagających ćwiczeń. Chyba nie myślicie, że te wszystkie umiejętności zostały mu podarowane w genach po ojcu, racja? Nie, nie. Mówimy tu o ciężkiej pracy. Podczas off-season przechodzi wyczerpujące oraz bardzo skomplikowane treningi, które mają na celu poprawić jego dribbling, koordynację ruchową oraz szybkość reakcji. Wszystko to dzięki współpracy z Brandonem Payne'em z Accelerate Basketball. Podrzucanie piłeczki podczas kozłowania z opaską zawiązaną na oczach? Proszę bardzo. Innym ważnym elementem w treningu Curry'ego są gogle stroboskopowe. Stephen trenuje korzystając z ulepszonej wersji Nike Spark Vapor Strobes. Projekt ten został porzucony kilka lat temu, ale został podchwycony przez Sensory Performance Technology. Mówimy o specjalnych tablicach, do których przymocowane są zapalające się na różne kolory dyski, które należy szybko klepnąć. Zasada jest prosta. Połącz to, co widzi ludzkie oko, z tym, jak pracuje mózg i jak reaguje ciało. Ćwiczeń z tym systemem jest całe mnóstwo, ale najbardziej frustrujące dla Stephena jest to, że nawet jeśli wykona coś dobrze, to i tak ćwiczenie jest niezaliczone, jeśli źle odczyta instrukcje, w tym przypadku światełka, które się wyświetlają. Z drugiej strony jego prywatny trener przedstawia sytuację bezpośrednio. Jeśli Curry frustruje się podczas treningu, to dobrze, bo to znak, że musi się jeszcze bardziej skupić i jeszcze lepiej popracować. Trening się nie skończy, dopóki nie zrobi zadania we właściwy sposób. Z miesiąca na miesiąc jednak coraz trudniej jest go do tej frustracji doprowadzić, bo tak szybko się uczy. To tyle w kwestii treningów wziętych rodem z filmów science fiction, a wracając do przyziemnych spraw, czy wiecie, że Stephen Curry, aby poprawić swoją pracę nóg, bonusowo oprócz oczywiście koszykarskich treningów chodzi na zajęcia z zumby? To przykłady podejścia do treningu zaledwie trzech graczy NBA. Każdy z nich ma swoją rutynę i coś charakterystycznego, co sprawiło, że osiągnęli spory sukces w tej lidze. Ale w tej lidze gra 450 zawodników, także wiecie, domyślam się, że tego typu historie moglibyśmy sobie teraz przedstawiać jeszcze bardzo, bardzo długo. A przecież trzeba pójść na trening. Pamiętajcie o zapisach na zimowe basket campy, link oczywiście znajdziecie w opisie pod filmem, a tymczasem się z wami żegnam, do następnego razu, cześć!